Kampus. Kampus. Dzień dobry kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was serdecznie w audycji Albo Poczytam. Nazywam się Ania Karczewska, a dzisiaj jest ze mną krakowski gość Przemysław Dębowski. Przemek Dębowski, przepraszam. Ja zawsze wszystkich jakoś tak już najchętniej jeszcze bym ci dodała drugie imię do tego, żeby było jeszcze poważniej. Ono jest śmieszne, bo jest Przemysław Włodzimierz. Zawsze mam kłopoty za granicą. Wspaniale. No więc Przemek Włodek Dębowski na antenie Radia Campus. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego książki są drogie. I jak zrobić, żeby te książki droższe nie były. I czy w ogóle się da. A rozmawiam z Przemkiem o tym, dlatego że Przemek ostatnio jako właściciel wydawnictwa Charakter i osoba również robiąca wspaniałe okładki w tymże wydawnictwie Charakter i też dbająca o to, o w ogóle o książkę jako przedmiot w Charakterze, postanowił zrobić dwie rzeczy. Najpierw postanowił zrobić nową edycję dzieł Susan Sontag, taką, żeby jakby była... nie tańsza, bo ona nie jest tańsza niż te, co były, ale nie była droższa, jakby nie wybiegała z ceną powyżej, no co, już pewnie 60-70 zł. A teraz jeszcze zrobiliście Lorda Nevermore'a, też książkę, która bardzo opasła i też napisać o tym piękny post, do tego zaraz wrócimy na Facebooku. Powiedz mi, skąd taka decyzja, żeby książki potaniać? Muszę przyznać, że właściwie 90% twojej wypowiedzi, twojego pytania dotarła do mnie jak przez mgłę, bo na dzień dobry postanowiłaś mnie zdenerwować stwierdzeniem, że książki są drogie. Przepraszam. Więc może najpierw do tego się odniosę. Muszę się postawić w roli po prostu adwokatki diabła. No dobra, ale wiesz co, to jakby wydaje mi się, że wszystko trzeba po prostu rozpatrywać w jakichś relacjach i w kontekście. No, książki są drogie. Można powiedzieć, że teraz przeciętna książka, taka nie za gruba, kosztuje 50 zł. 50 zł to są dwie kawy w Starbucksie. No to kurde, po prostu nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek narzekał, że kawa w Starbucksie jest droga. Więc jeżeli książka to są dwie kawy, no to a kawa w Starbucksie nie jest dla was droga, to po prostu umówmy się, że książki nie są drogie. I drugi jeszcze mój ulubiony przykład, pizza. Czyli książka generalnie kosztuje mniej więcej tyle co pizza, która to pizza jest oczywiście pyszna, ale zjadamy ją niektórzy w pół godziny i nie zostaje z nami. Wydalamy, a potem ją wydalamy. No, mamy mało przyjemności. Tak, natomiast książki zostają z nami, umówmy się, potrafią przez pokolenia i ja mam książki, które czytała moja mama za młodu i zamierzam je przekazać mojej córce, co z pizzą byłoby i z kawą w Starbucksie absolutnie niemożliwe. No właśnie. Więc rozprawiwszy się z tym komunałem, że książki są drogie, jakby stawiam się w sytuacji naszych czytelników i wiem, że wszyscy oszczędzają. Wszyscy oszczędzają na wszystkim, być może nawet na kawach i pizzach, na książkach na pewno, no bo książki to nie jest artykuł pierwszej potrzeby w Polsce. Ja bym nie chciał, żeby książki były trudno dostępne. Chciałbym, żeby książki były łatwo dostępne, żeby ludzie nie musieli się zastanawiać, czy mogą sobie na nie pozwolić, czy muszą z czegoś zrezygnować, z dwóch kaw lub pizzy, żeby sobie kupić książkę. I dlatego właśnie postanowiliśmy popatrzeć na to, jak my wydajemy książki, jak one wyglądają i co można zrobić, żeby były bardziej przystępne. Powiedziałeś, że książki, że nasze nowe wydania dzieł Susan Sontag nie są tańsze niż poprzednie edycje, ale pierwszą książkę Susan Sontag wydaliśmy 15 lat temu, 14 lat temu, trudno siłą rzeczy, żeby ona była tańsza. Mhm. Wiesz, no jakby inflacja nie leci w drugą stronę. Natomiast staramy się, żeby... Bo ta pierwsza książka kosztowała 54 zł. O fotografii. Na dniach będziemy wypuszczać kolejną edycję tej książki, właśnie w zmienionej formie, o której za chwilkę powiem trochę więcej. I ona będzie kosztować... Właśnie nawet nie wiem, czy ona nie będzie kosztować 49 zł, może 52, więc być może uda się, że będzie nawet tańsza od książki sprzed 15 lat. I teraz tak, czemu to robimy i czemu te książki nasze kiedyś były droższe, czy pozwalaliśmy sobie na ich wycenianie drożej? Mam takie poczucie, że wszyscy jesteśmy dosyć poobijani po ostatnich latach, bo nastąpiła jakaś klęska urodzaju klęsk i o ile
można było mieć jakieś złudzenia, powiedzmy 5 lat temu czy 6 lat temu, że wszystko idzie w miarę w dobrym kierunku, lepszym, to teraz wydaje mi się, że takie poczucie chyba generalnie wyparowało. Żyjemy w najlepszym wypadku w takim stanie zawieszenia, że nie wiadomo, co będzie. Wszyscy chyba jesteśmy bardziej zestresowani, niż byliśmy te parę lat temu. Ja mam poczucie, że książki dla tych, którzy książki lubią, a znowu takich ludzi nie ma tak strasznie dużo, są swego rodzaju jakąś terapią, jakimś lekarstwem. A na terapię potrafimy zapłacić dużo pieniędzy. I terapia nie potrafimy, tanieje. Nie to tanieje. Prawda. Nie tanieje, drożeje, to prawda, ale wiesz co, ja bym nie chciał stawiać się w kontekście czy w takiej sytuacji jak koncern produkujący lekarstwa, który zarabia na tym, że sytuacja, wiesz, jakby dookoła jest coraz gorsza. Krótko mówiąc, mamy takie poczucie, że jakby w ogóle w Polsce na książkach kiepsko się zarabia, jakby patrząc od strony wydawcy. I jeżeli ktoś chce robić duży biznes i mieć potężne zyski, to właściwie nie powinien niczego w tej branży szukać. A więc skoro i tak nam nie zależy na jakimś gigantycznym zysku, to może powinniśmy jako wydawcy, twórcy książek, trochę poempatyzować z odbiorcami i pomyśleć, żeby książki dla nich uczynić przystępniejszymi także finansowo. Rynek w Polsce jest jaki jest, więc wydawca nie ma znowu aż takiego dużego pola manewru, bo więcej niż połowę ceny okładkowej książki musi zapłacić dystrybutorom. W innych krajach inaczej to wygląda, u nas wygląda tak. Natomiast to jest jedna z przyczyn, dla których książki kosztują tyle, chociaż mogłyby mniej. No ale dobra, nie będziemy wchodzić w rozmowy na temat tego, nad czym ja jako wydawca nie mam kontroli, czyli na temat średniej marży w branży, rabatów dla dystrybutorów i tak dalej. Tego się po prostu nie da zmienić. Płacimy im haracz za to, że handlują naszymi książkami, mają z tego więcej niż my. Nie jest w porządku, ale okej, już jakby z tym się pogodziliśmy. Co jako wydawcy możemy zrobić? Nie możemy płacić mniej naszym pracownikom, chociaż staramy się utrzymywać taki porządny poziom płacowy. Nie możemy, czego nie możemy? Nie możemy nie płacić autorom, bo to byłoby niemoralne. Nie możemy płacić naszym współpracownikom, którzy zajmują się, nie wiem, tłumaczeniem książki, jej redakcją i tak dalej. Którzy przecież i tak już nie zarabiają kokosu, bo pamiętajmy o tym, że praca redaktora, bardzo ważna w procesie powstawania książki, jest pracą opłacaną bardzo, bardzo słabo w Polsce. Tłumacze już może troszeczkę mają lepiej, ale redaktorzy, korektorzy, ci ludzie, którzy dbają o to, żeby nam się tę książkę potem czytało dobrze i komfortowo i żeby nie zawierała błędów, to są osoby, które i tak już zarabiają niewiele, więc absolutnie nie możemy im jeszcze, tłumacząc tym, że książki muszą być tańsze, obcinać pensji. Dokładnie, przy czym niewiele, to myślę, że jakby nie zdradzimy jakiejś wielkiej tajemnicy, jak powiemy, że takie osoby zarabiają, no nie wiem, po 3-4 tysiące na rękę miesięcznie i to jest mniej więcej średnia w branży. No to są naprawdę, w pewnym sensie to są uwłaczające pieniądze. Jeżeli się bierze pod uwagę, jaki poziom kompetencji trzeba mieć, żeby się tym zajmować dobrze. No więc płacić mniej naszym współpracownikom nie możemy. Staramy się płacić jak najwięcej. Więc jedyny element, na jaki ja jako wydawca czy twórca, współtwórca książki mam wpływ, to jej jakaś forma fizyczna, która może być albo tania, albo droga. Nasze książki były raczej drogie w produkcji. Ja zawsze miałem fetysz pięknych papierów, hojnych formatów, lubiłem twarde okładki. Wiem, że są dwa wilki walczące w naszym społeczeństwie. Jeden lubi twarde okładki, drugi ich nie znosi. Ja byłem z tych bardziej twardokładkowców. To są wszystko rzeczy, które podrażają produkcję. I miałem takie poczucie, że poniżej pewnego poziomu nie wypada schodzić, ale też, że jest to w pewnym sensie, że to, co my robimy, tworząc te piękne obiekty, te nasze książki charakteru, których już właściwie 200 chyba powstało w ciągu ostatnich
dekady z Haczykiem, półtorej dekady. Każda książka była przez nas przygotowana z dużym pietyzmem, z dużą, wiesz, no, dbałością o jej formę fizyczną. Wybieraliśmy fajny Co papier zresztą, do przepraszam, że ci środka. wejdę, bo tobie nie wypada pewnie samemu sobie kadzić, ale to też charakterowi zjednało grono takich dosyć wiernych fanek i fanów, dlatego że ludzie lubią wasze książki, lubią je kupować, lubią je mieć na półce i lubią je czytać, bo to jest po prostu dodatkowa przyjemność. Oprócz tekstu, który pochłaniamy, to jeszcze przyjemnością jest obcowanie z tym przedmiotem, jakim jest książka. I mam wrażenie, że to ostatnio na szczęście w Polsce się robi coraz częstsze myślenie, ale w zasadzie byłeś trochę, moim zdaniem, prekursorem takiego podejścia w Polsce. Tak trochę, wiesz, no, trochę tak wyszło. Z jednej strony z jakichś moich osobistych fascynacji, z drugiej strony z konieczności, bo kiedy zaczynaliśmy z naszym wydawnictwem te 15 lat temu, na nic nie mieliśmy pieniędzy, a już na promocję w najmniejszym stopniu, więc uznaliśmy, że przynajmniej formą spróbujemy się wyróżnić na rynku i zapaść w oczy, serca i dusze czytelników. I przez długi czas takie podejście się sprawdzało. Te książki może nie kosztowały najmniej, może kosztowały parę złotych więcej niż książki konkurencji, ale przez to, jak były zrobione, jakich materiałów używaliśmy, no, Wyróżniały się na plus. i teraz tak, mam takie poczucie, że już jestem dosyć otrzaskanym projektantem. Książek narobiłem po prostu setki. Przy 600 straciłem rachubę, więc no, jakby mam swego rodzaju doświadczenie. I mam też, jakby zrozumiałem ostatnio, w ciągu ostatnich lat, że jasne, że to taka fizyczna materialność książki jest super ważna, to jak się ją trzyma, jakie ona ma parametry, jak jest szorstka, jaki ma zapach, jaką ma fakturę, kolor papieru i tak dalej, to jest wszystko super, super ważne. Ale w momencie, w którym wiesz, ta kompozycja papierowa z racji kosztów użytych składników staje się coraz bardziej niedostępna dla przeciętnego czytelnika, to może warto się zastanowić, czy warta jest skórka wyprawki. To znaczy, czy przypadkiem nie fetyszyzujemy za bardzo tego, jak książka wygląda. Koniec końców, no to co w książce jest najważniejsze, to nie to, jaki ona ma kształt, jaką ma okładkę, jakie ma, wiesz, jakich doznań dotykowych ci dostarcza, tylko jej treść jest ważna i to, żeby ona się rozeszła, żeby trafiła do każdego, kto chce ją jakoś, wiesz, przyjąć. I pomyślałem sobie, że przez tyle lat korzystałem z dobrodziejstw rynku producentów papieru, który powiedzmy tam te 2 dekady temu był strasznie ubogi, były 3 papiery na krzyż i właściwie nie bardzo było w czym wybierać. Teraz mamy do wyboru, do koloru, możemy drukować na naprawdę ekskluzywnych, wspaniałych, naprawdę ekstatycznie gładkich i jedwabiście, wiesz, lejących się przez ręce papierach, ale no cóż, one kosztują, więc pomyślałem, że jakby z całym moim doświadczeniem i takim nowo nabytą niechęcią do fetyszyzowania książki, więc czy nie mógłbym spróbować zrobić ładnych książek, ale z trochę tańszych materiałów, wiesz, to jest super wyzwanie projektowe, po prostu A ty zrób coś fajnego. lubisz wyzwania, co? Lubię wyzwania, no pewnie, że lubię wyzwania. Wiesz, to jest najfajniejsze w tej robocie, w każdej robocie to jest najfajniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia, żeby próbować nowych rzeczy, żeby sobie jakoś odkrywać, żeby nie robić tego samego przez 20 lat, no nie? Żeby zapuszczać się na jakieś tereny nowe. I teraz dla mnie takim nowym terenem jest, jak zrobić książki, żeby wyglądały ładnie, ale żeby nie płacić straszliwie dużo. No więc na początek skasowałem te wszystkie piękne, wspaniałe materiały, wybrałem takie papiery do środka, które jeszcze nie są, powiedzmy, papierami toaletowymi, takimi
wiesz, no, jak z najgorszych wspomnień z lat 80., ale nie są też szwedzkie, gładzone, piękne papiery, które kosztują swoje. Więc na dzień dobry zmieniam papier. Potem zmieniam też format. Bardzo lubiłem duże książki. W ogóle lubię, jak coś ma swoją, wiesz, taką wagę, ale pomyślałem sobie, że przecież przez tyle lat w Polsce jakby w triumfy święciła i do dzisiaj jest takim, no nie wiem, takim punktem odniesienia dla czytelników Triumfy święciła seria Nike, która jest po prostu mikroskopijna z punktu o tym chciałam widzenia. Powiedzieć, że ja ostatnio czytam dużo tych książek i powiem zupełnie szczerze, że ja nie widzę jako czytelniczka dużej różnicy komfortu, jak czytam książkę, nie wiem, Fitzgeralda z lat 70., a potem nawet czasami biorę książkę, która ukazała się teraz i ona jest tak, w twardej oprawie, która wbija mi się w nadgarstek albo w dłoń, jest ciężka, jest bardzo jasna, więc ja nie mam komfortu czytania tej książki. Nie ma wyraźnego kontrastu. Podobno kontrast jest niedobry. Ja lubię, jak jest duży kontrast między czcionką a papierem. I ja, mnie się lepiej czytało te książki z serii Nike, tak zupełnie szczerze, jako czytelniczce. Nie wiem, czy to dlatego, że mój mózg po prostu już jest stary i chce czytać stare książki, czy to dlatego, że po prostu one były przyjaźniejsze dla człowieka, a tak naprawdę były, oczywiście nakłady też miały swoją rolę, tak? Bo one były robione w nakładach 70 tysięcy na przykład, więc mogły być tańsze. Teraz takie nakłady są absolutnie idiotyczne i nikt tego nigdy nie kupi. Natomiast faktycznie te książki były drukowane na papierze toaletowym niemalże, bo była reglamentacja papieru. I co? I żyją, tak? I mają już te swoje 40... więcej, o Jezu. Ja bardzo nie lubię liczyć, ile czasu minęło od lat 70. Ja też, ale załóżmy, że wiesz, że mówimy o Nike nawet z lat 60. No nie? To są przecież książki, które mają po pół wieku z okładem, a ja też bardzo lubię tę serię i mam olbrzymią przyjemność z obcowaniem z nią. To są książeczki malutkie. Jeżeli weźmiesz przeciętną książkę, powiedzmy beletrystykę, którą dzisiaj można znaleźć na półkach księgarni, to książki z serii Nike były wielkości połowy takiej książki. Miałem przez chwilkę taki pomysł, żeby wrócić dokładnie do takiego formatu, ale byłby to trochę strzał w stopę, ponieważ zginęłyby te książeczki po prostu w księgarni. Nikt by ich nie zauważył za... Ale za czekaj, tych tomisz, poczekaj sekundkę, ale... bo zobacz. Ja ostatnio wychwalałam Pod niebiosa dwie książki, znaczy jeszcze jednej nie wychwalałam, dzisiaj zamierzam. Jedną książką jest książka Strachoty z wydawnictwa Wydałem, która jest książką totalnym pocketbookiem. Jeżeli chodzi o... Jest też wspaniale, z ogromną troskliwością zrobiona edytorsko, bo to jest też ważne. Ale ona jest malutka, ma wspaniały format, jest miękka, taka, że można sobie ją wyginać w różne strony, więc może się ją na przykład schować do kieszeni, czyli naprawdę jest pocketbookiem. I mnie się ją czytało doskonale. I jest też pięknym przedmiotem, takim, który po prostu możesz wziąć, wiesz, w dłoń jedną, objąć ją i masz tę książkę. I druga książka teraz, którą wydał Outrage, Chwilę Wieczności, też mniej więcej w taki sposób zrobiona. I ja mam przyjemność czytania takich książek. I jak ja wchodzę do księgarni i widzę te wszystkie, jak to wczoraj ładnie napisałam pod twoim postem, złocone trumny z tasiemką, bo tak już zaczynają te książki wyglądać, to ja nie chcę ich czytać. Natomiast chcę czytać te malutkie książki, które swoją skromnością zwracają moją uwagę. Więc być może to nie jest tak, że te książki by zginęły w księgarni. Może na przykład może zrobiłbyś... Będzie ich więcej. Może byś zrobił taką modę trochę na small books, bo wszystko musi być po angielsku, jak ma być modne. Małe książeczki. Ale wiesz co, troszeczkę się staramy tak już w charakterze od jakiegoś czasu, z naszą prozą na przykład. Nie z każdym... No Chandler był tak wydany, tak, prawda? Chandler był wydany dokładnie, tak. Nasze książki Denisa Johnsona, Szczodrość Syreny, przecież to jest maleńki format, 11 na 17 centymetrów, bardzo nadal przyjemny. Większy niż seria Nike, ale zdecydowanie odbiegający od tego, co jest obecnie na rynku. No więc... Wracam, bo mi tutaj się wryłaś. Przepraszam, swoim... to moja audycja, mogę coś czasami powiedzieć. No ale bez przesady jednak. No dobrze, już nic nie mówię. Już nic nie mówię. Mówiłem o tym, że papier gorszy, format mniejszy i nadal jeszcze pozostaje pewne pole manewru, bo rzeczywiście można zrezygnować z twardej oprawy i można uczynić to bez żalu i robić książeczki w miękkiej oprawie ze skrzydełkami albo z obwolutą, albo nawet bez skrzydełek, co już powoduje, że koszty spadają o kolejne tysięcy. Tak, no właśnie, tysięcy, bo ludzie tego nie wiedzą, jakie to są oszczędności, bo ludziom się wydaje, okej, nie ma skrzydełek, to pewnie jest, nie wiem,
tam jakieś grosze w produkcji tej książki, a to wcale nie są grosze, to są bardzo realne pieniądze. I dla was, i dla czytelników. Teraz powiem coś, co po prostu wszystkich zaszokuje. Wspaniale. I po prostu zapałają świętym oburzeniem, ale taka książka beletrystyczna, średniej wielkości w druku, w średnim nakładzie kosztuje powiedzmy 6-7 zł. I teraz wszyscy od razu, Jezu, jak to 6-7 zł, to czemu w księgarni 50, no nie? No właśnie. No dlatego, że no, tak jak już mówiłem, no 30 zł zabiera dystrybutor, 8% idzie dla autora, trzeba zapłacić współpracownikom i tak dalej. Jakby z tej ceny 50 zł okładkowej dla wydawcy zostaje powiedzmy tam 4-5-6%, no i jeszcze trzeba zapłacić za ten druk, więc jeżeli uda się z 7 zł druku urwać 2 zł albo 3 zł, to dla wydawcy to jest super koszt, to może obniżyć cenę książki powiedzmy o złotówkę albo dwa, a to też czasami ma znaczenie. No oczywiście, że tak. Więc jeżeli książka w twardej oprawie kosztuje 7 zł w produkcji, no to jeżeli skasujemy twardą oprawę, tylko damy miękką ze skrzydełkami, no to będzie kosztowała 6 zł, czy tam 6,50. Jeżeli skasujemy skrzydełka, to będzie kosztowała 5,50. Jeżeli damy gorszy papier do środka, to będzie kosztowała 4,50. No i tak to w druku. I pomyślałem, że bardzo chciałbym się zmierzyć z tym, jak robić ładne rzeczy z tanich materiałów i tanio. To jasne, że pewnych jakby projektowych i takich konceptualne wygibasy w pewnym momencie, znaczy jest pewien próg, no nie? Jakby nie zrobisz czegoś ekskluzywnego, jakby korzystając z takich materiałów. Ale ja teraz nie chcę robić ekskluzywnych rzeczy, ja chcę robić przystępne rzeczy, porządnie. Technika nas pokonała w pewnym momencie naszej rozmowy. Fajnie, że znowu jesteśmy razem, choć osobno, choć oddzielnie. Ale w sumie do tego też chciałem dotrzeć w tej mojej tyradzie na temat tego, w jaki sposób książki można i właściwie wydaje mi się należy produkować taniej. Myślę, że książka to nie powinien być fetysz, jakiś luksusowy przedmiot. Żyjemy w czasach takiej nadprodukcji, takiego jakiegoś wyżyłowania zasobów naszej planety, że naprawdę zaczynam odczuwać pewien niesmak, kiedy widzę, nie wiem, no, jakieś szczególnie ekskluzywne materiały. Pewnie jeszcze parę lat temu sobie myślał, wow, ale ekstra, można coś zrobić na takim materiale, wydrukować to 8 kolorami, a teraz sobie myślę, że może fajniej jednak i w trudnych czasach, i w takich czasach, które pewnie szybko lepsze nie będą, ale też w ogóle fajnie jest się może powstrzymać od ekscesów i spróbować robić rzeczy może nie tak na ostentacyjnie, czy nie, wiesz, z wielką pompą, używając po prostu wszystkich środków w swoim arsenale możliwości. Może warto się też jakoś powściągnąć i zrobić może trochę miejsce dla innych, może inni sobie też chcą kupić dobry papier, a może czytelnicy wolą te książki kupować jednak te parę złotych taniej, ale niekoniecznie w postaci złoconych trumien z tasiemką, tak jak mówisz. No więc zmierzam do tego, że po prostu z jednej strony rzeczywistość mnie do tego zmusiła, żeby książki robić taniej, z drugiej strony może jakieś własne dojrzewanie i ewolucja mnie jako projektanta i wydawcy w tym kierunku zmierza, że teraz myślę, że może lepiej pracować skromniej i bardziej powściągliwie. I żeby zamknąć całą tą rozmowę, dostałem takie pytanie jakiś czas temu, no ale po co w ogóle robić książki papierowe, skoro mamy format elektroniczny, mamy e-booki i czy to nie jest najradykalniejsza oszczędność? I wydaje mi się, że w sumie tak, to jest najradykalniejsza oszczędność, czyli taka książka bez książki, książka, która nie ma swojej formy materialnej i ona mi się bardzo podoba. Ja sam większość książek czytam na telefonie, więc
Więc jakby jak najbardziej rozumiem takie podejście. Ale też no, jako twórca książek papierowych, osoba, która no, jakoś siedzi w tej fizyczności książki, chociaż już nawet z niej nie korzystam, robię to wszystko dla innych. Mam takie poczucie, że fajnie, żeby takie przedmioty istniały, żeby ludzie mieli do nich dostęp. Tak jak fajnie, żeby ludzie mieli dostęp do, nie wiem, do koni. Jak ktoś chce sobie pojeździć konno, Dostęp do to koni. niech sobie Przemek, jeździ tu żeś koń. przesadził. Niech sobie jeździ Ale poczekaj, konno. bo to dobrze, zostawmy na razie konie i dostęp do koni, ale pomyślmy też o tym, ja oczywiście jestem osobą, która No. czyta głównie książki papierowe i książki elektroniczne Aha. męczą mnie po prostu. Nie jestem w Aha, stanie się na nie aha. przestawić. I też jeżeli ktoś mi mówi, bo co robić książki papierowe, przecież mamy elektroniczne, zawsze Aha. odpowiadam jako wielka fanka teorii, że już niedługo wszyscy umrzemy i świat się skończy. Jednym z scenariuszy, które są prawdopodobne, jest to, że będziemy mieli duże problemy z prądem. I zastanawiam się, czy Tak. ludzie, którzy tak bardzo chcą widzieć książki wyłącznie elektroniczne, zastanawiali się nad tym, jak wtedy będą czytać e-booki, bo To po pierwsze. jak przez pół dnia się jeszcze Tak. książkę papierową czytać da, bo jest jasno, przynajmniej w krajach bardziej błogosławionych słońcem niż nasz, to jednak mimo wszystko Kindle są elektroniczne i to jest to samo, co z tymi elektronicznymi papierosami. Moim zdaniem życie w analogu jednak mimo wszystko ma większy czar. O Jezu, no pewnie, że tak. Tak jak mówię, jasne, że najbardziej zasoby oszczędza i najtańsze jest wyprodukowanie e-booka, ale po pierwsze, to co mówisz, jakby wtedy stajemy się w jakiś sposób zależni i od prądu, i od dostawcy tych e-booków, i od naszego sprzętu. Po prostu nie mamy tych wszystkich zmartwień, obcując książką papierową. Choćby była ona wydana na jak najlichszym papierze, to możemy ją przeczytać zawsze, a nie zawsze możemy przeczytać e-booka. Po drugie, e-booki. Książki papierowe są zafiksowane, one się nie zmienią, a e-booki mogą w czarodziejski sposób zmienić się na naszych czytnikach i nawet nie będziemy o tym Albo wiedzieli. na przykład operator stwierdzi, że już nie ma takiego formatu teraz, jak były Tak. wcześniej, i wszystkie nasze książki będziemy mogli sobie wsadzić w buty. Elektroniczne Dokładnie. oczywiście, bo papierowych nie polecam. Albo może wydawca zdecydować, co wcale nie jest niemożliwe, bo właśnie się wydarzyło w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, w Wielkiej Brytanii na pewno, że wydawca książek Roalda Dahla postanowił O, przepodmienić właśnie. treści. I No, to jest dopasuje je straszne. do wrażliwych uszu i oczu dzisiejszych czytelników, których mogą razić słowa takie jak murzyn na przykład, albo nie wiem, jakieś haniebne wypowiedzi autora, czy haniebnie i jakoś tak poniżająco sportretowane złe kobiety w jego książkach nagle stają się nie tak źle sportretowanymi kobietami w jego książkach. Krótko mówiąc, angielski wydawca książek Roalda Dahla, firma Puffin, postanowiła przepisać jego książki, usuwając z nich fragmenty nie dzisiejsze, nie współgrające z wrażliwością osób, dla których prawa osób LGBTQ+ są jakby najistotniejszą kwestią w życiu. Wydawca mógł to zrobić, zrobił, pozmieniał masę rzeczy w Ale literaturze. zdaje się, że oprócz Dala jeszcze grzebią w Bondzie, prawda? W Janie Flamingu, gdzie już teraz. Powodzenia, tego się nie da przepudrować. To już Znaczy, no jest tak jakby jadowicie. zastanawiam się, co by trzeba było zrobić z książkami Jana Flaminga, żeby nie były jakby antyfeministyczne, Nie, delikatnie rzecz nie, mówiąc, nie, nie, nie. Tego się i nie da zrobić. nierasistowskie. Myślę, że jakby powodzenia, w sensie ja bardzo kibicuję, natomiast nie chciałabym chyba tego czytać na poważnie. Nie, ale umówmy się, no Jan Fleming i książki o Bondzie to jest, no powiedzmy, to jest taka literatura, którą można bez niej żyć. Natomiast wydaje mi się, że w książkach Roalda Dahla posunięto się do tego, że usunie, że że usuwano pewną esencję tego, o czym on pisze i jego książki pozmieniane w ten sposób stają się wykastrowane, ale nie chcę wchodzić teraz w dyskusję na temat tego, co można, co nie można, co jest właściwe, co niewłaściwe.
Jakby zmierzam do tego, że książki papierowej nikt wam nie zmieni. Będziecie ją mogli czytać w takiej samej formie teraz i za 50 lat i wasze dzieci będą ją mogły czytać i kiwać głowami nad tym, jacy to kiedyś ludzie byli zacofani. Natomiast nie macie takiej gwarancji w przypadku książek elektronicznych. To też. Mówiąc krótko, jestem za tym, żeby książki były jak najprzystępniejsze. Ze swojej strony jako wydawca mogę do tego dążyć, robiąc je nie tak okazale jak kiedyś, ale używając swojej wiedzy, swojego doświadczenia, swojego smaku, gustu i pomysłowości, żeby były zaprojektowane tak, żeby jak najbardziej zniwelować jakiekolwiek niedobory wynikające z zastosowania materiałów gorszej jakości. Koniec, powiedziałem. Powiedziałeś. To, co się nagadałem. No, a ja bym chciała jeszcze jakoś tak trochę zrekapitulować, to jest trudne słowo, ale jakoś takie eleganckie, mam wrażenie, całą naszą rozmowę i powiedzieć wam, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, że faktycznie trochę jest tak, że książki oczywiście mogą wydawać wam się drogie, jeżeli nie są na najwyższym punkcie, znaczy jakby najwyższym punktem waszej piramidy potrzeb, a umówmy się, takich wariatów, którzy mają książki na tym najwyższym punkcie, nie jest tak bardzo dużo. My do nich pewnie z Przemkiem należymy, natomiast no cóż, czasami musimy wybierać między jakimś przedmiotem zbytku typu nowe ciuchy, albo wyjście do knajpy, albo do kina i za to kupujemy sobie książki. Natomiast oczywiście nikogo nie zmuszamy i nie przekonujemy do tego, żeby dokonywał takich wyborów jak my. Natomiast chciałabym, żebyście wiedzieli o tym, że książki, cena książki nie wynika z tego, że wydawca jest pazerny. Cena książki bardzo często, bo jakby oczywiście są odstępstwo od tej jakże chlubnej normy. Często są, przyczyną jest to, że pazerny jest autor. Przepraszam, nieczęsto jest to, że pazerny jest autor, autorzy pazerni nie są. Inni ludzie tworzący książkę, graficy, korektorzy, redaktorzy, tłumacze i tłumaczki i redaktorki i graficzki itd., itd., to są osoby, które nie zarabiają na książkach dużo. Patologią polskiego rynku książki jest to, że najwięcej na książkach zarabiają dystrybutorzy, czyli faktycznie jedyni gracze rynku książki, którzy faktycznie za swoje zarobki mogą kupować sobie przysłowiowe złote samochody i złote zęby. Jest to oczywiście sytuacja, o której jeszcze będziemy pewnie na antenie Radia Campus rozmawiać z różnymi graczami tego rynku. Natomiast chciałabym, żeby osoby słuchające audycję wzięły sobie to do serduszka, że staramy się, my osoby zajmujące się książkami, żeby te książki nie były dla was najdroższe, jak i żebyście nie musieli wyskrobywać ostatnich pieniędzy na nie. Przemek stara się zrobić książki tak, żeby były piękne i niedrogie. Inni wydawcy starają się robić to samo, albo starają się na przykład nie poddawać dyktatowi tego rynku i nie sprzedawać swoich książek od razu z rabatami 40%, tak, w dniu premiery, albo jeszcze w przedsprzedaży, co uważam za rzecz, no, troszeczkę jednak mimo wszystko szkodliwą. Za rzecz szkodliwą również uważam to, że influencerzy zajmujący się książkami w Polsce bawią się w akcje typu wybiorę wam z oferty wydawnictwa ileś tam książek i damy wam na to rabat 40%, gdyż influencerzy rynku wydawniczego powinni wiedzieć lepiej i tłumaczyć ludziom, którzy kupują książki, dlaczego sytuacja wygląda tak, jak wygląda, dlatego że w wiedzy leży mądrość wszystkich stron tej całej zabawy w literaturę. Z tego właśnie powodu jeszcze was trochę pomęczę sytuacją rynku książki w Polsce i w przyszłym tygodniu moją rozmówczynią będzie Karolina Bednarz, która ma wydawnictwo Tajfuny, również wydawnictwo butikowe w jakimś stopniu, wydawnictwo, które wydaje mało książek, które wydaje książki piękne i też teraz musi jakoś walczyć o to, żeby zachować w miarę przyzwoite ceny tych książek. Mam nadzieję, że będziecie z przyjemnością słuchali Karoliny tak, jak słuchaliście Przemka. Ja Przemka słuchałam z przyjemnością jak zawsze, mimo że odmawia przyjechania do Warszawy i porozmawiania ze mną na żywo, uparcie, ale trochę go dzisiaj, jak po tym spacerze porannym po Warszawie, rozumiem, dlaczego nie chcę tu na razie przyjeżdżać. Przemku, bardzo ci dziękuję za to, że się wypowiedziałeś na tematy ważne i potrzebne. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, dlaczego książki wydawane przez Charakteriusz teraz nie wyglądają jak złote trumienki. Chociaż nigdy w sumie, akurat twarze nigdy nie wyglądały, no ale dlaczego nie dostają po prostu sztancowania złota i 15 rodzajów folii na okładce. Być może to, co jest w środku, jest ważniejsze od tego, co jest na zewnątrz. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie Kraków. Was, słuchacze i słuchaczki. Dziękuję również i
Również no. pozdrawiam. Jestem wzruszony. Jesteś bardzo wzruszony. Ładnie to wszystko podsumowałaś. O, tak. Bardzo dziękuję. A was, kochani i kochane, powinnam przestać tak mówić podobno, bo to jest cheesy, ale jakoś nie mogę, bo was bardzo lubię. Zachęcam do tego, żebyście poszli do najbliższej księgarni w tę piękną sobotę i kupili sobie książkę drukowaną w cenie okładkowej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.